Powiedzmy, że podchodzi do Was ktoś na ulicy i daje Wam do szybkiego obliczenia w pamięci takie zadanie. 73 równa się coś dodać 57. Ile wynosi coś? Jest parę sposobów na policzenie takiego cosia. To liczba, którą trzeba dodać do 57, żeby otrzymać 73. To różnica między 57 i 73. Czyli można do sprawy podejść tak. Zacznijmy od 57. Abym ja tak przynajmniej zaczął liczyć to w pamięci, zacząłbym od 57 i dodawałbym liczby, żeby zwiększać sumę do jakichś okrągłych wyników, tak długo aż dotrę do 73. Dodałbym do 60, łatwo dojść, dodałbym trójkę, to razem daje nam 60, a od 60 do 73 to mogę sobie łatwo wyobrazić, dodałbym 13. Takie coś bardzo łatwo obliczyć w pamięci. Można też dodać 10, żeby w sumie było 70, a potem jeszcze dodać 3. Ale można w ten sposób 60 dodać 13 równa się 73. To wszystko razem to 73. No to ile razem dodałem do 57, żeby wyrównać te różnice? Dodałem 3 plus 13, czyli dodałem 16. Czyli 16 dodać 57 równa się 73. Ale można podejść do tego w inny sposób. To puste miejsce to różnica pomiędzy 73 i 57. Co można zapisać jako 73, odjąć 57, równa się puste miejsce i powinno to dać w wyniku tę samą wartość. To się równa 16. Jest oczywiście więcej sposobów, żeby to policzyć, chociaż ja bym skorzystał chyba właśnie z tego sposobu. Zróbmy więcej podobnych przykładów. Załóżmy, że ktoś was na szybko pyta: 94 odjąć puste miejsce równa się 57. Inaczej mówiąc, co muszę odjąć od 94, żeby otrzymać 57? Możemy to policzyć podobnym sposobem, chociaż tym razem odejmujemy. Możemy odejmować kolejne liczby, tak żeby było łatwo zrobić to w pamięci, aż wynikiem odejmowania będzie 57. Ja tak zawsze odejmuję w pamięci. Zacząłbym od 94, potem. Odjąłbym 4, otrzymałbym 90, to jest 90. Potem odjąłbym chyba 30, nie chcę zejść z wynikiem poniżej 57. 90 odjąć 30 równa się 60, a od 60 do 57 jest już prosto. Odejmujemy już tylko 3. 60 odjąć 3 równa się 57. Ile razem odjąłem? Odjąłem 4, 30 i 3, to jest 34. 37, odjąłem razem 37. Jeszcze inaczej można tak. 37 to różnica pomiędzy 94 i 57. Czyli jeżeli zaczniemy od 57, to ile muszę dodać, żeby otrzymać 94? Tak postawione zadanie można rozwiązać dokładnie tak, jak to widzieliśmy w poprzednim przykładzie. Możemy najpierw dodać 3. Razem będzie 60, potem dodamy 30, otrzymamy 90, i jeżeli dodamy jeszcze 4, otrzymamy 94. Razem dodaliśmy 37. Na pewno są jeszcze inne sposoby, zwłaszcza jeżeli macie coś do notowania i możecie pomóc sobie pisemnie na papierze. Ja najczęściej wykonuję takie obliczenia po kawałku. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Powiedzmy, że 36 równa się puste pole odjąć 41. Można do sprawy podejść na przykład tak. 36 to różnica pomiędzy jakąś liczbą i 41. Albo 36 dodać 41 będzie się równało jakiejś liczbie. Równa się puste pole. Jeżeli te dwa równania zupełnie Was nie przekonują, to możecie takie zadanie rozrysować sobie na osi liczbowej. Powiedzmy, że zaczynamy od jakiejś tajemniczej liczby, będzie to nasze podkreślenie. Odejmujemy od niej 41 i otrzymujemy 36. Oznacza to to samo, co sytuacja odwrotna, w której zaczynamy od 36, dodajemy 41 i w wyniku lądujemy w naszej tajemniczej liczbie. Ile to jest 36 dodać 41? Możemy dodać najpierw jedności, 6 jedności i 1 jedność, to razem 7 jedności, potem mamy 3 dziesiątki, dodać 4 dziesiątki, czyli razem 7 dziesiątek 77. Tutaj będzie 77. I to by było na tyle.